Tak myślę. To jest podcast o bioetyce, religii, kościele, cywilizacji i ewangelizacji. Zapraszam, Tomasz Tardikowski. To jest podcast Tak myślę, Tomasz Tardikowski. Witam i zapraszam na 90. jego odcinek. Zaczynamy jak zwykle od spisu treści. Już 2/3 kardynałów elektorów, którzy wybierać będą kolejnego papieża, pochodzi z nominacji Franciszka. Co z tego wynika? Zmiany w Polskiej Radzie Chrześcijan i Żydów. Jest nowa współprzewodnicząca, pierwsza kobieta na tym stanowisku i nowy wiceprzewodniczący. Pierwsza rozmowa w podcaście będzie z profesorem Jerzym Sojką, teologiem luterańskim, z którym porozmawiam o stosunku Lutra i luteranizmu do Żydów. Wracamy do twórczości kaznodziejskiej Cyryla. Patriarcha Moskwy daje Ukrainie mocne argumenty na rzecz likwidacji ukraińskiej cerkwi prawosławnej. A potem kolejna rozmowa z księdzem profesorem Przemysławem Artemiukiem. Porozmawiam o teologii Eucharystii. I na koniec o książce, którą naprawdę warto przeczytać. A teraz zaczynamy! Franciszek konsekwentnie realizuje program głębokiej reformy Kościoła. Jego decyzje personalne mają zaś zagwarantować, że jego następca nie zejdzie z drogi zmian. Nie ma wątpliwości, że Franciszek ma poczucie misji do wykonania. Jego pontyfikat nie ma być ani zachowaniem tego, co było, ani tym bardziej przeczekaniem na nowe, lepsze czasy, ale okresem głębokich zmian. I one, choć czasem wydaje się to mało dostrzegalne z Polski, się dokonują. Amoris Laetitia i podjęte później przez papieża decyzje prawne w zasadzie otworzyły dostęp osobom rozwiedzionym w nowych związkach do Eucharystii. Rola kobiet w Kościele powoli, ale systematycznie rośnie i wiele wskazuje na to, że Franciszek przygotował już wszystkie narzędzia konieczne do wprowadzenia diakonatu kobiet. Etyka społeczna, choćby w odniesieniu do kary śmierci czy podejścia do migracji, podlega głębokiej rekonstrukcji, a Watykan coraz bardziej staje się siłą globalnego południa, czego najlepszym przykładem jest jego podejście do wojny w Ukrainie, ale także do problemów migracyjnych. I wreszcie dokonuje się nie tylko reforma kurii rzymskiej, ale i powolne, bardzo powolne, rugowanie, przynajmniej w sferze deklaracji klerykalizmu z życia Kościoła. Jednym słowem, zmiana następuje, a sam Franciszek jest przekonany, że w ten sposób realizuje to, czego chcieli na konklawę kardynałowie. A jeśli ktoś sądzi, że kolejny papież może to zmienić, to nic bardziej błędnego. Obecny biskup Rzymu tak ustawił obecny konsystorz, który wybierać będzie jego następcę, że już 2/3 elektorów to jego nominaci, a w bieżącym roku kolejni nominaci poprzedników Jana Pawła II i Benedykta XVI stracą możliwość wyboru nowego papieża. Polityka mianowania kardynałów przez Franciszka jest zaś taka, że ze świecą można wśród nich szukać hierarchów takich, którzy mieliby konserwatywne, niechętne wprowadzanym przez Franciszka reformom nastawienie. Tacy biskupi, nawet jeśli zajmowali stolice w biskupie, które w przeszłości uchodziły za powiązane z kapeluszami kardynalskimi, nie otrzymywali nominacji. Efekt? Ten konsystorz jest o wiele bardziej jednomyślny niż jakikolwiek wcześniejszy, a obecnie typowani na potencjalnych następców Franciszka, nawet jeśli uchodzą za umiarkowanych, to i tak prezentują jednoznacznie opcję reformatorską. Tak jest i z kardynałem Matteo Zuppim, i z kardynałem Luisem Antonio Tagle, a także z kardynałem Jean-Claude'em Hollerichem, czy kardynałem Robertem McEnroyem. Jeśli są między nimi jakieś różnice, to co najwyżej w głoszonym zakresie zmian, ale nieco do kierunku. Czy oznacza to, że nic niespodziewanego nie może się wydarzyć? Sprawa jest nieco bardziej skomplikowana, bo tak się składa, że nominacja wielu kardynałów spoza tradycyjnych regionów katolickich i spoza świata zachodniego oznacza, że wyjęci są oni z tradycyjnych politycznych i eklezjalnych podziałów, a to może sprawić, że ich wybory staną się nieprzewidywalne i trudniej kontrolowalne. Jakich kandydatów uznają oni za odpowiednich i jakie zmiany będą chcieli wprowadzać, jest trudne do przewidzenia, przynajmniej z zachodniej perspektywy. I to może stanowić istotną niewiadomą w czasie przyszłego konklawę. Z drugiej jednak strony, i o tym także trzeba pamiętać w tych analizach, kardynałowie, którzy nieczęsto bywają w Rzymie, którzy nie znają specyfiki tamtejszej eklezjalnej polityki i którzy będą się dopiero poznawać, są o wiele łatwiejsi do sterowania przez starych, kurialnych wyjadaczy,
co może oznaczać, że ostatecznie nowym papieżem zostanie ktoś akceptowalny przez Kurię Rzymską, która chętnie spowolniłaby tempo zmian, choć niekoniecznie oczekuje jakiejś głębokiej kontrrewolucji. Wszystkie te elementy sprawiają, że choć Franciszek wiele rzeczy przygotował i choć kierunek zmian został już w zasadzie wyznaczony, to wcale nie jest oczywiste, kto będzie kolejnym papieżem. Niezależnie jednak od tego, kto nim będzie, pewne rzeczy się nie odstaną i nie nastąpi powrót do czasów Benedykta XVI, o Janie Pawle II nie wspominając, i Kościół w Polsce musi to wreszcie zrozumieć. Są nowe władze Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. Pierwszy raz w historii Rady współprzewodniczącą ze strony chrześcijańskiej została kobieta, siostra dr Katarzyna Kowalska ze Zgromadzenia Sióstr Notre Dame de Sion. Wiceprzewodniczącym pierwszy raz został luteranin profesor Jerzy Sojka. Współprzewodniczącym ze strony żydowskiej pozostał profesor Stanisław Krajewski, a wiceprzewodniczącym rabin Stas Wojciechowicz. Zmiany w zarządzie dokonano podczas zwalnego zgromadzenia członków Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. Zgodnie ze statutem wybrało ono zarząd Rady na 2-letnią kadencję. Członkowie Rady wybierają 2 współprzewodniczących reprezentujących obie religie. Siostra dr Katarzyna Kowalska jest teolożką od 20 lat zaangażowaną w dialog międzyreligijny w Polsce, Wielkiej Brytanii i Izraelu. Skończyła ona także, co jest pewnym zaskoczeniem pewnie dla niektórych, 6-letnie pełne studia rabinackie na żydowskiej uczelni. Nowej współprzewodniczącej i staremu współprzewodniczącemu oczywiście gratulujemy i życzymy powodzenia w trudnej misji. A w podcaście teraz czas na pierwszą rozmowę. Moim gościem będzie profesor Jerzy Sojka, wiceprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, luterański teolog, z którym porozmawiamy o lutrze, luteranizmie i stosunku do Żydów. A moim Państwa gościem jest profesor Jerzy Sojka, członek grupy zadaniowej przygotowującej dokument Kościół a Żydzi. Dokument jest przygotowywany przez Światową Federację Luterańską. Poza tym teolog luterański, wykładowca Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i od niedawna wiceprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów ze strony luterańskiej, tak można powiedzieć. To skomplikowane jest bardzo, byt jest dużo różnych elementów i przewodniczących, wiceprzewodniczących, współprzewodniczących. Witam serdecznie. Dzień dobry. A porozmawiamy o tym, jaki jest stosunek kościołów wspólnoty Światowej Federacji Luterańskiej do Żydów i do judaizmu właśnie, ale zaczniemy od historii, jako że jesteś też historykiem dogmatu, doktryny. Można powiedzieć, że akurat historycznie to luteranie, no powiedziałbym, mają chyba pewien kłopot z Żydami i z judaizmem, bo sam Luter był najpierw wielkim zwolennikiem tezy, że jak Kościół się zreformuje, to Żydzi przyjdą do Kościoła, ale potem niektórzy mówią, że nie bez wpływu jego żony, Katarzyny von Bora, no ten jego początkowy entuzjazm wobec Żydów, powiedzmy tak bardzo łagodnie, zdecydowanie się odwrócił. Znaczy, no zdecydowanie, to jest bardzo czarna karta z dorobku reformatora. Ja mam wrażenie, że ten obrazek jest jeszcze troszkę bardziej skomplikowany, bo Luter zaczynał tak naprawdę na pozycjach takiego, powiedzmy, sztandarowego chrześcijańskiego antyjudaizmu, charakterystycznego dla późnego średniowiecza. Jak się tam prześledzi wczesne wykłady, to tam jest, no są takie klasyczne opozycje, ślepa synagoga versus widzący kościół, taka standardowa, dzisiaj byśmy powiedzieli, teologia zastępstwa, to znaczy kościół wchodzi w miejsce Żydów i jest jakby beneficjentem całego przymierza, Żydzi to są ci wieczni tułacze od Augustyna, nie? Którzy są ukarani za to, że nie przyjęli Chrystusa. Później zaczyna się cała dyskusja o reformacji, rusza rok 1517, Luter rozwija swoją naukę o usprawiedliwieniu i to jest ten moment, kiedy on faktycznie ma nadzieję, że ta Ewangelia, która jest wyprowadzona na nowo na światło, przekona do siebie także naród żydowski. Pisze to wtedy taki tekst, że Jezus był rodzonym Żydem, gdzie no właściwie no to jest program misyjny do Żydów chrześcijański,
Natomiast recepcja była dość ciekawa, bo on tam krytykuje Kościół za prześladowania Żydów, widząc w tym po prostu kontrproduktywne działania w kwestii nawracania Żydów na chrześcijaństwo. No i to jakoś bardzo mocno wtedy w Rzeszy zarezonowało, szczególnie w społeczności żydowskiej. Natomiast jakby nie to było intencją Lutra. I później, 3 lata później, co do żony może niekoniecznie, ale na pewno miało tam miejsce jakieś spotkanie z jakimiś bliżej nieznanymi przedstawicielami społeczności żydowskiej, jakimiś rabinami. To jest w ogóle, znaczy potem są tylko pewne ślady u Lutra, my wiele więcej na ten temat nie wiemy, ale to był ten moment, kiedy Luter się przekonuje, że cały ten jego wielki program misyjny, to on się do niczego nie nadaje i że tak naprawdę społeczność żydowska ma swoją tożsamość, chce przy tej swojej tożsamości religijnej pozostać i cała ta oferta, którą Luter wobec nich formułował, no po prostu spotkała się z odrzuceniem, na co on zareagował dramatycznie, bo zaczyna pisać takie teksty bardzo mocno antyżydowskie. To jego antyżydowskie nastawienie ma kulminację w latach 40., gdzie on już wtedy pisze to swoje słynne o Żydach i ich kłamstwach, który jest takim potężnym pamfletem, już nawet nie polemicznym wobec Żydów, ale on sam mówi, że mówi do chrześcijan o Żydach, żeby przed Żydami chrześcijan ostrzec. I jak się to dzisiaj czyta z perspektywy tej historii, którą my znamy, no to ten tekst jest absolutnie przerażający, bo tam są postulaty zabrania Żydom synagog, zabrania ich ksiąg, wypędzenia, cała właściwie lista z wyjątkiem fizycznej eksterminacji, prześladowań na społeczności żydowskiej po to, żeby oni nie funkcjonowali wśród chrześcijan. No i potem cała ta historia recepcji. Poczekaj jeszcze chwilę przed recepcją, bo recepcja jest oczywiście istotna, ale ja bym dodał jeszcze, czy zapytał się o jeszcze jeden element, bo pojawiają się również takie fragmenty w biografiach, różnych biografiach Lutra, dotyczące jego podejścia do Żydów, którzy się nawracali na chrześcijaństwo, którzy się chrzcili. On oczywiście ich przyjmował, korzystał także z pomocy Żydów w tłumaczeniu z języka hebrajskiego, ale na przykład nie dopuszczał ich do posługi pastorów, to znaczy nie akceptował tych pierwszych, którzy się do niego zgłosili i ich prośby o służbę kościołowi, chociaż byli przecież ochrzczeni. Znaczy, problem jest taki, że takich przypadków było chyba słownie jeden. Ja o tym jednym słownie mówię. No, znaczy i z tego trochę trudno wyciągać jakieś większe wnioski. Znaczy na pewno nawet w tych późnych pismach, takich bardzo mocno antyżydowskich, jest taki moment, gdzie on mówi, że jak się nawrócą i zostaną chrześcijanami, to będą naszymi braćmi. Nie? To jest bodajże z jednego z tych ostatnich z 1946 roku. Natomiast trudno wyciągać dalsze wnioski, bo tutaj no jak to był jednostkowy przypadek, to ja nie kojarzę jakiegoś takiego, jakiejś no pewnie bezsensownej, bo ta argumentacja antyżydowska jest bezsensowna u Lutra, ale nawet bezsensownej argumentacji za tym, żeby takiej osoby do bycia pastorem nie dopuścić. Nie kojarzę, co tam było powodem. Ja mogę przypomnieć to, są argumenty strony katolickiej, żeby uczciwie powiedzieć, żeby się tutaj nie pastwić tylko nad Lutrem. W XX wieku część duchownych katolickich, także poważnych teologów, bardzo poważnych, mówiło o dziedzicznej zmazie, której nawet chrzest nie jest w stanie zmyć i nie mówili o grzechu pierworodnym, który jest dziedziczną zmazą, tylko o dziedzicznej zmazie narodu bogobójców i która miała ciążyć. To niekoniecznie uniemożliwiało święcenia kapłańskie, ale miało budzić takie ostrzeżenie, że nawet z tymi nawróconymi to trzeba ostrożnie. Znaczy, no i tu jest cała duża dyskusja wśród tych, którzy się zajmują tym fragmentem luterskiego myślenia, bo szczerze powiedziawszy, to jest chyba jeden z lepiej przebadanych, jeśli nie najlepiej przebadanych wątków, gdzie jest spór, czy u Lutra ten argument z takiego jakiegoś obciążenia, no nie wiem, ni to genetycznego, ni to etnicznego narodu żydowskiego bogobójstwem w ogóle grał rolę, czy nie grał roli. Raczej te, jeżeli tak, to gdzieś mocno w tle na pierwszy plan się wysuwają argumenty o odrzuceniu Chrystusa jako Mesjasza. Nawet nie tyle o bogobójstwie, ale już o samym odrzuceniu Chrystusa jako Mesjasza i pewnych krytyk związanych z stosunkiem do jego boskości i tutaj wokół tego się to przede wszystkim u Lutra rozgrywa. Niekoniecznie on tam jakoś mocno rozbudowuje ten element taki no
przypisujący coś Żydom jako nacji, o tak powiem. Wróćmy teraz do recepcji, bo ona rzeczywiście była bardzo różnorodna, ale niestety była też, no skoro już mówimy o tym XX wieku, była też dramatyczna. Ja zostawiam, czy ona była poprawna, to znaczy, czy rzeczywiście recypowano myśl Lutra, czy recypowano coś innego, ale na podstawie jego myśli, czy znaczy, uzasadniając... Na pewno Luter stał się punktem wyjścia, znaczy on się stawał punktem wyjścia do bardzo różnych rzeczy, bo jak trzeba było w XVII wieku robić pogromy, to wyciągano o Żydach i ich kłamstwach. Później Trzecia Rzesza też dokładnie do tego się odwoływała. Do tego jeszcze wrócę, bo to jest troszkę jeszcze bardziej skomplikowany obrazek. Natomiast jak w późnym XVII wieku pietyści sobie wymyślili, że oni wrócą do kwestii misji do Żydów, no to wracają do tego, Jezus był rodzonym Żydem, nie? I to jest taka trochę gra tymi dwoma symbolicznymi tekstami luterskimi w całym tym czasie. Natomiast oczywiście kulminacją tego wszystkiego była sytuacja w nazistowskich Niemczech, gdzie reżim nazistowski ewidentnie robił użytek z tych luterskich tyrad antyżydowskich. Przy czym, co ciekawe, naziści te tyrady jednak cenzurowali. To znaczy wydawali tylko te fragmenty, które były faktycznie wezwaniem do pogromu, wezwaniem do usunięcia Żydów ze społeczeństwa, natomiast obcinali całą tą religijną argumentację, która no, po pierwsze nie pasowała do ich obrazu świata do końca, no, po drugie ona miała też to do siebie, że ona była mocno zagmatwana, znaczy te teksty są po prostu źle napisane, te późne. Więc jest paradoksem, że jedynym pełnym wydaniem tych antyżydowskich tekstów z okresu III Rzeszy jest tak zwane monachijskie wydanie dzieł Lutra, za które był odpowiedzialny Kościół Wyznający, czyli opozycja antyhitlerowska, gdzie w jednym tomie zderzono jakby całe skomplikowanie. Z jednej strony Jezus był rodzonym Żydem, z drugiej strony o Żydach i ich kłamstwach w całości nieocenzurowane. Nie, więc tutaj, ale niezależnie od tych wszystkich jakby warstw tej sytuacji, to no niewątpliwie było tak, że Luter pozostawił po sobie teksty, które się dały wykorzystać w propagandzie nazistowskiej. Bez dwóch. Jeszcze zatrzymajmy się nad jednej postaci bardzo ważnej w pewnym momencie dla teologii, także teologii ewangelickiej, czyli na Harnacku, który oczywiście był teologiem liberalnym, ale miał, tak to ładnie ujmijmy, dość negatywny stosunek do Starego Testamentu, to znaczy i także jego myśl, ja nie zamierzam mu nic zarzucać, bo to jakby nie jest zarzut do niego, ale natomiast także jego myślenie było potem wykorzystywane przez ludzi, którzy z samą jego teologią niewiele mieli wspólnego, ale to przeciwstawienie żydowskiego Starego Testamentu i jakby to absurdalnie nie brzmiało, ale takie tezy się pojawiały wśród chrześcijan Rzeszy. Aryjskiego Jezusa także było obecne. Tak, tylko no znowu tu jest pewne przesunięcie, nie? Tak jak słusznie powiedziałeś, to nie do końca, znaczy to jest wykorzystanie pewnej myśli teologicznej Harnacka, który faktycznie gdzieś tam usiłował w tym swoim dialogu z jego współczesnością, czyli tym późnym progresywistycznym XIX wiekiem, wpisywać się też no, w rosnący antysemityzm o tym takim czysto rasowym podglebiu. I gdzieś mu się to tam spięło z tezą o tym, że jednak Nowy Testament stary zastąpił. Nie? I zresztą, znowu, no, to jest bardzo stara teza, bo to już u ojców Kościoła jest taki pomysł, że to przymierze nowe zastępuje stare. To jest po prostu w pewnym sensie pewne rozwinięcie tego bardzo starego zarzutu. Natomiast owszem, no Harnack stał się takim eksponentem, który później był wykorzystywany. Zresztą w ramach działania tych tak zwanych niemieckich chrześcijan, czyli tej pronazistowskiej frakcji w niemieckich kościołach ewangelickich, no to tam były jakieś różne te pomysły, jakieś te instytuty do odjudaizowania chrześcijaństwa na przykład, nie, które próbowały napisać na nowo aryjską Ewangelię. Nie? To znaczy, to był taki pomysł rodem z Marcjona, nie? Ze starożytności, to znaczy usuwamy wszystko to, co nam się kojarzy żydowsko z Nowego Testamentu. Znaczy, wszyscy, co to teraz, znaczy z dzisiejszej perspektywy, co to czytają, to oczywiście zachodzą w głowę, jakim cudem oni wpadli na pomysł, że nie trzeba wyrzucić całej książki.
Natomiast no były tego typu próby, zresztą oni to nawet to tam gdzieś w latach 40., początku lat 40. wydrukowali, to się, już nie pamiętam teraz tytułu, ale to się nie, na pewno nie nazywało się to Nowy Testament, chyba dobra nowina, ale głowy nie dam. Nie wróćmy pamiętam. Teraz jeszcze do opozycji, bo oczywiście była opozycja, bo znowuż mówimy teraz o kościele ewangelickim, czy o kościołach ewangelickich, ale podobne procesy toczyły się również w kościele katolickim, to trzeba jasno powiedzieć, wśród teologów bardziej, wiesz, i papiestwo. Oczywiście odrzucało rasizm, ale niekoniecznie odrzucało wszystkie te elementy eugeniczne czy rasowe, ale to zostawmy na boku. W tym samym czasie zaczyna się pojawiać nurt i w kościele katolickim, i w kościołach ewangelickich. No, wracający to jeszcze nie jest nurt dialogu, ale to jest nurt odrzucający rasizm i no, świadomy tego, że konieczna jest jakaś ewangelizacja. To jest z jednej strony Dietrich Bonhoeffer, który no, próbuje też bronić Żydów. To jest bardzo ciekawe, jak dla niego dużym problemem jest to, co dla polskich duchownych nie było problemem, wystawianie fałszywych dokumentów. Jednak ten kantowskie wychowanie i świadomość obowiązku było w nim silne. Dla Polaków to nie było silne, zupełnie inna tradycja. Natomiast to chcę zostawić na boku. Czy Dietrich von Hildebrand po stronie katolickiej, późniejszy, bardzo konserwatywny myśliciel, no, kwestionujący część z reform soborowych, ale oni obaj z różnych punktów zaczynają iść w podobnym kierunku. To się potem jeszcze bardziej rozwija, ale początkiem jest chęć misji, wcale nie chęć dialogu. Sprzeciw wobec nazizmu. Znaczy przede wszystkim u Bonhoeffera to są dwie rzeczy. Sprzeciw wobec nazizmu i tak naprawdę kontekst rodzinny, bo jego siostra bliźniaczka miała męża Żyda, więc Bonhoeffer bardzo szybko widział, co się dzieje ze społecznością żydowską. Hildebranda jest bardzo podobnie, bo dla odmiany jego babcia miała korzenie żydowskie. On sam był z bardzo mieszanej rodziny religijnie. Natomiast tak naprawdę Bonhoeffer miał chyba coś z proroka także w tej kwestii, bo te jego teksty broniące Żydów w III Rzeszy, one są bardzo wczesne, to jest 33 rok, to jest jeszcze na fali dyskusji nie tyle o tym, jak stosować paragraf aryjski, ale czego w ogóle wprowadzić w kościele, bo to był jeden z punktów tej pronazistowskiej frakcji w kościołach ewangelickich, żeby wprowadzić do kościoła paragraf aryjski. No i Bonhoeffer wtedy pisze takie swoją słynny tekst, w którym broni członków kościoła wywodzących się z judaizmu jako członków kościoła, jako tych, którzy na mocy przymierza chrztu są w kościele i nie można w żaden sposób próbować przykładać do nich tych już stricte rasistowskich kryteriów, na których były oparte paragrafy norymberskie później, nie? Więc i faktycznie to jest jeden z naprawdę niewielu głosów, które wtedy wybrzmiały w tej dyskusji kościoła wyznającego. No i oczywiście to później miało taką konsekwencję, że kiedy już Bonhoeffer przechodzi na tą swoją spiskową część biografii, kiedy jest w spisku przeciw Hitlerowi związanym z Abwerą, no to jednym z elementów jego działania była faktycznie akcja wywozu Żydów do Szwajcarii. To był jakiś 40, 41, może 42, do Szwajcarii z Niemiec, no właśnie dokładnie, na fałszywych dokumentach, bo no to już jest ten moment, kiedy Bonhoeffer podejmuje decyzję, że ta władza, która jest w Niemczech, jest władzą demoniczną, jest władzą bezprawną i obowiązkiem chrześcijanina jest tą władzę, tej władzy możliwie przeszkadzać, a najlepiej ją obalić, żeby mogła wrócić jakakolwiek sprawiedliwość w tej doczesności, w której wtedy żył. Proszę jednak podkreślić, że to oczywiście była skrajna mniejszość, to znaczy i w kościołach ewangelickich, i w kościele katolickim. Możemy się szczycić jako katolicy, czy ja się mogę szczycić, że troszeczkę większa to była mniejszość, ale w obu przypadkach antysemityzm i antyjudaizm, może inaczej, antyjudaizm świetnie zasilał antysemityzm i świetnie się z antysemityzmem dogadywał. Znaczy, bo to też trzeba sobie jeszcze jedną rzecz bardzo wyraźnie powiedzieć, to znaczy ten motyw antyjudaistyczny jest w teologii chrześcijańskiej właściwie od samego początku. Oczywiście te początki są gdzieś schowane w takich procesach wyróżniania się z synagogi i tego, że ta mała mniejszość chrześcijańska potrzebowała bardzo wyraźnego odróżnienia.
No ale to odróżnienie przecież możemy prześledzić choćby na kartach biblijnych, na kartach Nowego Testamentu. Znaczy, kiedy apostoł Jan o wszystkich przeciwnikach Jezusa mówi per Żydzi, no to w pewnym sensie zakłamuje rzeczywistość, no bo przecież ten, którego oni byli przeciwnikami, też był Żydem. Jego zwolennicy to też byli Żydzi, nie? Więc... I ten, który to pisał, też był Żydem, dodajmy. Dokładnie, ten, który to pisał, to też był Żydem, więc to jest bardzo takie wątpliwy zabieg, no właściwie pewna manipulacja faktami, nie? Żeby po prostu to było w stronę wyróżnienia się właśnie tej społeczności. Czy no drugi taki absolutnie podstawowy motyw dla tego chrześcijańskiego antyjudaizmu, to znaczy ten zarzut bogobójstwa, który jest wywodzony z Ewangelii Mateusza i z tego tekstu, który tam mówi tłum, że krew jego na nas i na nasze dzieci. No to przecież jak prześledzimy tą historię, no to ewidentnie widać, że autor Ewangelii stara się wybielić rzymskiego prokuratora, który no nie słynął z tego, że był jakimś humanistą wielkim, gotowym do tego, żeby ludziom pomagać i nie szafować lekko karą śmierci, z czego Piłat miał słynąć, no a właśnie przesuwa to na ten tłum. Nie? I faktycznie wielu później chrześcijańskich interpretatorów podejmuje ten motyw i właściwie robi z tego krótkiego fragmentu z Ewangelii Mateusza jakby definicję bycia Żydem w świecie, w którym są chrześcijanie. Nie? To znaczy niesiemy tą klątwę bogobójstwa i tego, znaczy to się niestety znajdzie u naprawdę bardzo wielu fundamentalnych teologów chrześcijańskich. Nie? To widać i u ojców wschodnich, to widać u Augustyna z Hippony, to jest potem podejmowane gdzieś tam w średniowiecznej refleksji. Ci, którzy się w to nie wpisali tak gładko, to są wyjątki, a nie reguła. Chociaż oczywiście się zdarzali, nie? Znaczy, no nawet w lutrowym XVI wieku był Andreas Osiander, który z nim polemizował. Natomiast, no niestety, ale to dziedzictwo takie mocnego antyjudaizmu, który później faktycznie na przełomie XIX-XX wieku bardzo ładnie się spiął z motywowanym rasowo antysemityzmem, no jest czymś, co jest w chrześcijaństwie obecne. Przejdźmy do drugiego elementu, skoro już poszliśmy do Pisma Świętego, to jest Paweł. Paweł nie jest jednoznaczny, to też uczciwie i jasno trzeba powiedzieć, ale te fragmenty z Listu do Rzymian, gdzie on mówi o dziczce wszczepionej w drzewo, w winnicę Izraela, czy kiedy mówi, że wszyscy Żydzi się nawrócą, to są te elementy, one wcale nie są oczywiste, to też trzeba powiedzieć, że one też wymagają interpretacji, ale to są te elementy, które dwudziestowieczny Kościół, czy dwudziestowieczne Kościoły wzięły na sztandary, żeby szukać no nowej teologii Izraela, nowej teologii judaizmu. Wtedy, kiedy się okazało, do czego antysemityzm, ale i antyjudaizm doprowadził i kiedy to zobaczyliśmy z całym dramatem w tragedii Shoah. Dokładnie tak i to jest coś, co bardzo mocno też zarezonowało po protestanckiej, luterańskiej stronie, bo trzeba pamiętać, że List do Rzymian to jest ten absolutnie kluczowy tekst, który w dużej mierze kształtuje protestantyzm, nie? Który to protestantyzm do tego tekstu ciągle wraca i to wcale nie tylko w XVI wieku gdzieś tam Lutrem, ale jak teologia w XX wieku się zaczynała Karolem Barthem, no to też się zaczynała wykładem Listu do Rzymian. I już samo prześledzenie tego, jak poszczególni teologowie zmagają się z tym tekstem jeszcze przed nazizmem, pokazuje, że no, było to ogromne wyzwanie, natomiast faktycznie po II wojnie światowej da się obserwować taki proces, że ten Paweł staje się jakiegoś rodzaju przewodnikiem albo takim źródłem nadziei, że my jesteśmy w stanie powiedzieć jednak coś sensowniejszego niż to, co mówiliśmy dotychczas i co miało tak dramatyczne skutki. Zresztą z samego luterańskiego podwórka widać, jak mierząc się z tym dziedzictwem Lutra, jego myśli, ale też mając świadomość tego, co się wydarzyło w czasie II wojny światowej, w czasie Shoah, luteranizm no, przeszedł też dość długą drogę, bo to nawet widać po prostu po szczególnych raportach. Tam w pewnym momencie była taka seria konsultacji wewnątrz luterańskich na temat stosunku Kościoła do Izraela. I zaczyna się od zupełnie konwencjonalnego powtarzania standardowych tez, to znaczy, że Kościół jest powołany do tego, żeby zwiastować Ewangelię Żydom i żeby ich nawrócić.
I jest to argumentowane dokładnie z Rzymian 11. Tam na koniec jest ta eschatologiczna wizja, że u końca czasów Żydzi powrócą, nie? I będzie jakby ta dziczka, która jest szczepiona, to drzewo się stanie jednym, nie? I jakby wszystkie gałęzie będą miały tego świadomość. Natomiast 20 lat później, jak jeszcze raz podchodzą do tego fragmentu, to czytający sobie uświadamiają, że no my nie jesteśmy jeszcze w tych czasach eschatologicznych. Nie? Znaczy my jesteśmy w tym miejscu, gdzie Paweł się tam łamie z tą tajemnicą narodu żydowskiego, który ma swoje niepodważalne obietnice i przymierze, ale to jest gdzieś równolegle do Kościoła i my nie do końca wiemy, co z tym zrobić. Nie? I teraz to jest jakby tutaj po luterańskiej stronie ten punkt wyjścia do tego, żeby powiedzieć, że no nie mamy obowiązku nawracać narodu żydowskiego, bo oni mają swoją drogę, która dla nas jest no, przykładem tego, że ludzki rozum niekoniecznie jest w stanie ogarnąć Bożą opatrzność. No tu dochodzimy, Kościół katolicki dochodzi do bardzo podobnych wniosków, trzeba powiedzieć. Ostatecznie Benedykt XVI mówi to bardzo wprost, Franciszek również. Natomiast no, tu dochodzimy do pytania i cofniemy się trochę w związku z tym o teologię Rosenzweiga. To jest oczywiście teolog żydowski, czy filozof żydowski. Człowiek, który wychował się w niereligijnej rodzinie, absolutnie niereligijnej. I w momencie, kiedy już nie zamierzał przejść na chrześcijaństwo, tak jak wielu jego przyjaciół, z różnych przyczyn kulturowych, zdaje się, że również religijnych, to pomyślał, nie będę się chrzcił, dopóki nie poznam swojej tradycji. Zaczął ją poznawać, zachwycił się i wrócił do judaizmu i na pocztówkach wysyłanych z frontu I wojny światowej, którą w wstrząsający sposób opisał Erich Maria Remarque na Zachodzie bez zmian, napisał swoje największe dzieło, Gwiazda Zbawienia. I w Gwieździe Zbawienia on stawia taką tezę, że w zasadzie, bardzo podobną, Żydzi i chrześcijanie nie powinni się wzajemnie nawracać, ponieważ judaizm jest, czy Tora jest słońcem, a chrześcijaństwo to są promienie, które wynoszą to słońce na cały świat. Teraz zostawiam na boku, czy to jest teza do zaakceptowania przez judaizm i przez chrześcijaństwo, no ale właśnie o to pytam, czy to jest ta teza, czy jednak nie, bo generalnie chrześcijanie jednak będą zawsze mocno przypominać o tej jedynozbawczej misji Chrystusa, z którą, jakby się nie patrzeć, uznanie autonomicznej wartości judaizmu, czyli autonomicznej wartości wspólnoty, która się kształtowała także w opozycji do Chrystusa. To trzeba jasno powiedzieć. Moment upadku świątyni to jest jeden element kształtujący judaizm rabiniczny. Ale jest tam też element określania się względem chrześcijaństwa w bardzo długiej chrześcijańskiej historii. Więc pytanie o autonomiczną wartość pozostaje pytaniem dla chrześcijan. Ja się zgadzam, że ta teza Rosenzweiga, ona może jak ją usiłować z niej zrobić jakąś tezę hermeneutyki chrześcijańskiej, to się zaczyna robić niebezpieczne. Natomiast ja bardzo lubię tę tezę, od razu podkreślę, bo jako filozof ją bardzo lubię. Nie jestem teologiem, więc się nie muszę przejmować ortodoksją. Jeżeli by ją potraktować jako jakąś regułę hermeneutyczną, to ma strasznie daleko idące implikacje i tu jest pewne zagrożenie. Natomiast w sensie myślenia o tych dwóch wspólnotach, to jak patrzę, jaki jest jakby stan refleksji we współczesnym luteranizmie, no to ona jakoś ją opisuje, bo to przekonanie o tym, że my jesteśmy w czasie takiej tajemnicy, która no nie jesteśmy w stanie przeniknąć i z jakiegoś powodu Bóg nas postawił w świecie, w którym Żydzi nadal są Żydami i nadal realizują swoje powołanie tak, jak ono im zostało dane, tak jak oni je odczytują w Torze i w pozostałych pismach, no tego, co my nazywamy jako chrześcijanie Starym Testamentem, no to znowu mamy ten problem, że to Pawłowe myślenie, ono troszkę zawiesza tą logikę, znaczy, czy inaczej, może być czytane w ten sposób, że zawiesza tą logikę takiej radykalnej jedynozbawczości Chrystusa. Znaczy jest to wpisane
u Pawła w ten kontekst chrystologiczny, no ale właśnie eschatologicznie, nie? No i teraz co my z tym mamy zrobić, nie? W takiej praktyce życia i odpowiedź jest często taka, że no na pewno jest to nie dla jakiegoś takiego zorganizowanego prozelityzmu, zorganizowanej misji względem Żydów. To nie jest oczywiście teza o tym, że chrześcijanin w kontakcie z Żydami ma przestać być chrześcijaninem. Nie? I że jakby ma porzucić swoje odniesienie do Chrystusa i to, że jego wiara, jego religijność jest na tym zbudowana. Natomiast no, w pewnym sensie społeczność żydowska wymyka się bardzo mocno temu, tak jak to dzisiaj przynajmniej po luterańskiej stronie jest zrozumiane, temu nakazowi misyjnemu, który miał być wszędzie i zawsze uniwersalnie stosowany, nie? Że idźcie i głoście Chrystusa. Dlatego, że no właśnie, mają swoją tradycję, mają swoje objawienie, mają swoją torę, którą my z nimi podzielamy i z której wychodzimy, natomiast interpretują ją radykalnie inaczej. No i jest jeszcze sama postać Jezusa, który oczywiście z perspektywy żydowskiej. Mamy też różne teologie, mamy też różnych teologów, którzy będą próbowali go interpretować pozytywnie jako Mesjasza z rodu Józefa na przykład, czy nieudanego Mesjasza. No ale będziemy mieć też całą tradycję jednak radykalnie antyjezusową, taką określającą się w takiej bardzo twardej opozycji wobec tej postaci. No a Chrystus jest jednak w centrum chrześcijaństwa zawsze i każdego. Tenże sam święty Paweł mówi, uwierzycie, będziecie zbawieni. Nie uwierzycie, nie będziecie. Co jest także w pewnym sensie polemiką z ówczesnym judaizmem, czy z ówczesnymi Żydami. Jest, tylko to właśnie, cały problem polega na tym, że to cały czas mówi ten sam Paweł, nie? Z jednej strony mówi takie polemiczne rzeczy, przy czym trzeba pamiętać, bo jest rozdarty po prostu. Jest dokładnie rozdarty, bo to jest ten, który stworzył uniwersalizm chrześcijaństwa z jednej strony i przekroczył judaizm w myśleniu chrześcijańskim, bez dwóch zdań, a z drugiej strony no ma jakąś odpowiedzialność wobec tego, skąd pochodzi, nie? Gdzie są jego korzenie, no bo też Paweł to jest taki najmniej oczywisty uczeń Chrystusa, nie? Przecież historia pod Damaszkiem, no to jest historia tego, który tych chrześcijan miał zwalczać, nie? I który był wykształconym przedstawicielem myśli żydowskiej, który w chrześcijaństwie widział no, egzystencjalne zagrożenie dla przetrwania judaizmu jako takiej no, niebezpiecznej sekty z jego perspektywy. Więc w tym kontekście, no tutaj o tym rozdarciu trzeba pamiętać i jeżeli traktujemy jednak tekst nowotestamentowy jako tekst natchniony i zakładamy, że jednak za koherencję nie do końca nasze ludzkie możliwości odpowiadają tego wszystkiego, no to musimy żyć z tym napięciem, bo w tym jest jakiś palec Boży. A ja bym powiedział inną rzecz, znaczy dla mnie w kontekście Jezusa i judaizmu to chyba ważniejsze dla mnie jako chrześcijanina nie jest odpowiedź na takie generalne pytanie, czy ja teraz mam się wziąć, spakować i pojechać i robić misję w dzisiejszym Izraelu, tylko raczej to, że tak naprawdę, żebym ja zrozumiał swoje korzenie, żebym ja zrozumiał tak naprawdę tekst biblijny, to ten kontekst żydowski jest absolutnie nieodzowny, nie? I my po prostu cały czas do niego sięgamy i to, co myślę, jest takim pozytywnym efektem tych wszystkich przemian, bo oczywiście te wszystkie przemiany, one są zakorzenione w takim głębokim poczuciu winy chrześcijańskiej, za późno uświadomionym tym, że nie zapobiegliśmy, choć może, znaczy na pewno powinniśmy, a zabrakło nam głębi widzenia, żeby coś zrobić. I dodajmy do tego jeszcze jeden element i szoku, przynajmniej po stronie katolickiej, to był także szok związany z powołaniem państwa Izrael, które nie mieściło się w ówczesnej chrześcijańskiej teologii. Żydzi mieli być pozbawieni państwa, no właśnie za karę, za zbrodnię odrzucenia Mesjasza i bogobójstwa. To jest paradoks, ale to jest element myślenia teologicznego przez wieki chrześcijańskiego. Znaczy znowu, to nie był jakiś taki bardzo wiodący motyw myślenia protestanckiego, ale on gdzieś tam podskórnie był. On może nie był jakoś bardzo mocno zwerbalizowany, ale protestancyzm czuł się dobrze w tym, że ci Żydzi to jednak byli ci wieczni tułacze, wzięci z Augustyna. I faktycznie w momencie, kiedy powstało państwo Izrael, no to jest taki drugi moment, który spowodował, że chrześcijanie musieli bardzo poważnie
zastanowić się nad tym, gdzie są, jak funkcjonują, ale nadal, niezależnie od tego, że tak naprawdę ta nasza refleksja została sprowokowana przez te dwa szoki historyczne, to, co się w niej dzieje ogromnie pozytywnego, to mam wrażenie uświadomienie sobie, skąd tak naprawdę wychodzimy, nie? Z czym tak naprawdę mamy do czynienia, i to widać i na poziomie takiej czasami zupełnie prostej katechezy, czy takich zupełnie prostych zaleceń homiletycznych dotyczących tego, jak na przykład sensownie wykładać Ewangelię Wielkiego Tygodnia, żeby nie karmić tych antyżydowskich stereotypów, po zupełnie poważne nurty badań biblijnych, gdzie choćby w poszukiwaniach historycznego Jezusa, które się tam gdzieś dzieją po Bultmanie od lat 50., no to któraś kolejna fala, no to jest właśnie ta seria tych badaczy, którzy dostrzegają żydowskość Jezusa i zaczynają czytać teksty ewangeliczne z perspektywy tego, no co tam jest żydowskiego. Nie? I w którym momencie Jezus z Nazaretu, który dla nas jest Mesjaszem, no po prostu działa jak żydowski rabbi, jak to lepiej zrozumieć. Jakby cały ten kontekst, no, jest absolutnie fundamentalny tak naprawdę dlatego, żebyśmy my rozumieli lepiej nasze własne chrześcijaństwo i nasze własne źródła tego chrześcijaństwa, bo jakby no, 100% tekstów, które my to traktujemy za natchnione i do których się odwołujemy, zostało napisane przez Żydów w ramach żydowskiej tradycji. I niezależnie od tego, co sobie chrześcijanie na ten temat będą myśleć, no po prostu takie są fakty i trzeba je też gdzieś tam w naszej refleksji takiej i teologicznej, bardzo takiej głębokiej i szerokiej, ale też takiej zwykłej praktyce często naszego chrześcijańskiego życia brać to pod uwagę. Tym wnioskiem kończyłem, profesor Jerzy Sojka, teolog ewangelicki i teraz skomplikowana nazwa, członek grupy zadaniowej do napisania dokumentu Kościół a Żydzi Światowej Federacji Luterańskiej, wiceprzewodniczący ze strony luterańskiej Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, no i wreszcie teolog i wykładowca Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dawno nie mówiłem w podcaście o twórczości kaznodziejskiej patriarchy Cyryla. Czas więc do niej powrócić, bowiem zwierzchnik rosyjskiej cerkwi prawosławnej po raz kolejny wrócił do tezy o tym, że w istocie naród ukraiński jest tylko częścią narodu rosyjskiego i tylko knowania wrogich sił sprawiły, że teraz nie jest tego świadomy. Cyryl zrobił to, odnosząc się do działania świętego Aleksego, który jego zdaniem dążył do przywrócenia jedności Świętej Rusi. I choć Aleksemu się to nie udało, to niedługo później Ruś została zjednoczona środkami politycznymi i dopóki była silna, dopóty była niezależna od wpływów wrogich krajów i sił, które nie mogły pogodzić się z wielkością i siłą Rosji. I dopóty nasza cerkiew pozostawała zjednoczona, mówił patriarcha. A potem zaraz przeszedł do ataku na Ukrainę. Dziś, pozostając duchowo zjednoczeni, jesteśmy jednak podzieleni, a Kijów, matka rosyjskich miast, jest stolicą państwa, którego, podkreślmy, państwo, nie naród, nie można nazwać przyjaznym wobec Rosji. I dzieje się tak nie dlatego, że naród tak zdecydował, ale dlatego, że są siły, które od dawien dawna aż do współczesności zawsze działały na rzecz zniszczenia Rusi i one odniosły zwycięstwo, miejmy nadzieję, że chwilowe, i stworzyły warunki, w których dzisiejsza Ruś jest podzielona, mówił patriarcha Moskwy. Źródłem owej odzyskanej jedności, dodajmy politycznej, powinien się stać zdaniem patriarchy patriarchat moskiewski, a szczególnie jego ukraińska część. Wiemy, jak trudno jest dziś być członkami Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej, Patriarchatu Moskiewskiego, jakie represje spadają na ludzi, jeśli odważą się zachować swój duchowy wybór i pozostać wierni wyborowi swoich przodków. Aby duchowo podzielić nasz naród, mówił patriarcha, sztucznie stworzono grupę schizmatycką, pozbawioną jakiejkolwiek łaski. Ale ci przebierańcy nie mogą być przywódcami duchowymi, bo nie ma na nich łaski sakramentalnej, a przecież lud to czuje i mimo represji i nacisków zachowuje jedność z cerkwią Wszechrusi, mówił patriarcha. I zostawiam już na boku fakt, że lud zdecydowanie opowiada się po stronie prawosławnej cerkwi Ukrainy, a ukraińska cerkiew prawosławna, która nie nazywa się już częścią patriarchatu moskiewskiego, zdecydowanie od Cyryla się
odcina. Ale trudno przy tej okazji nie zadać pytania, czy sam patriarcha Cyryl nie widzi, że głosząc takie rzeczy tylko wzmacnia dążenie władz ukraińskich do likwidacji ukraińskiej cerkwi prawosławnej i do jej całkowitego zastąpienia przez prawosławną cerkwię Ukrainy związanej z patriarchatem Konstantynopola. Jeśli patriarcha wprost mówi, że celem jego cerkwi jest pacyfikacja niezależności Ukrainy, to trudno się spodziewać, że władze ukraińskie nie uznają, że jest to atak na niepodległość i na prawo i nie będą dążyły do skasowania cerkwi, której celem jest likwidacja państwa. A teraz czas na drugą rozmowę. Tym razem o teologii Eucharystii porozmawiam z księdzem profesorem Przemysławem Artemiukiem, teologiem fundamentalnym z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Moim Państwa gościem jest ksiądz profesor Przemysław Artemiuk, teolog fundamentalny z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Witam serdecznie. Witam również, witam pana redaktora, witam państwa. A porozmawiamy, no w związku z tym, że ta audycja będzie słuchana po uroczystości Bożego Ciała, to porozmawiamy trochę o Bożym Ciele i o tym, z czym związana jest ta uroczystość. Ona jest oczywiście chyba najbardziej taką, powiedziałbym, katolicką z katolickich uroczystości, a nawet bym powiedział łacińską z łacińskich uroczystości, bo związana jest bardzo szczególnie z tym, jak w kościele łacińskim rozumiemy obecność Eucharystii i jak traktujemy Najświętszy Sakrament. Oczywiście sama wiara w realną obecność nie jest właściwa tylko rzymskim katolikom, łacinnikom. W realną obecność w Eucharystii wierzą prawosławni, chrześcijanie przedefescy i przedchalcedońscy, a nawet do pewnego stopnia, to bardziej skomplikowane, ale ewangelicy augsburscy. Natomiast już szczególny kult dla Eucharystii z jej wynoszeniem, adoracją i tak dalej, to jest coś, co jest właściwe Kościołowi zachodniemu. Skąd tak naprawdę to się wzięło? Wydaje się, że bezpośrednią przyczyną takiego zainteresowania, w cudzysłowie powiemy, Eucharystią, w sensie takim demonstracyjnym oczywiście, była sama herezja Berengariusza. Ale ja bym głębiej na to spojrzał, ponieważ... Ale to zacznijmy od wyjaśnienia, czym była ta herezja, bo myślę, że nie wszyscy nasi słuchacze będą kojarzyć dokładnie, o co chodziło. Mamy człowieka o imieniu Berengariusz, który mniej więcej w połowie XI wieku żyje w Tours, jest archidiakonem tamtejszego kościoła, no i jak to zwykle bywa z takimi poszukiwaniami, w tamtym czasie próbuje zrozumieć, co tak naprawdę dzieje się podczas mszy świętej, na czym dokonuje się, w jaki sposób dokonuje się, na czym polega przemiana chleba i wina w trakcie mszy świętej. No i tutaj zawsze dwie kwestie jawiły się. Czy to, co się dzieje, dzieje się realnie, rzeczywiście, czy też może dzieje się symbolicznie, czyli na czym by polegała ta przemiana chleba i wina w ciało i krew Pana Jezusa. No, sam Berengariusz, kiedy czytamy jego biografię, poszukiwał właściwej, adekwatnej odpowiedzi i dlatego też około 30 lat trwało to jego zmaganie, powiedzmy, jeden z teologów nazwał to taka zabawa z poszukiwaniem właściwej odpowiedzi. No i odwoływał swoje poglądy, potem na nowo je głosił. Był przekonany i tak chyba też trzeba powiedzieć, że był przekonany, że to, co dzieje się podczas mszy świętej, nie dzieje się w takim sensie rzeczywistym, raczej to by trzeba było tutaj w stronę jakiegoś symbolu iść, trzeba było to potraktować tę przemianę nie realnie, ale symbolicznie, czyli chleb i wino są symbolami ciała i krwi Chrystusa. No i te poglądy, to jest XI wiek, one legły u podstaw herezji
byśmy powiedzieli. Ale tutaj też jeszcze jedną rzecz zauważmy, że oczywiście samo poszukiwanie Berengariusza to jest jedna kwestia, a druga kwestia to odradzający się w różnych momentach, nie tylko w historii Kościoła, ale w ogóle w historii idei manicheizm, który zawsze znajdował no, dla siebie miejsce wtedy, kiedy rodziła się jakaś duża nieufność wobec tego, co jest materialne, tak? Czyli taki podział wyraźny na to, co jest duchowe, na to, co jest materialne, a zatem to, co jest materialne, jest złe i trzeba się od tego zdystansować. Więc wydaje się, że niektóre elementy nauczania Berengariusza, nawet wbrew jego chyba własnym intencjom, one trafiły na taki podatny grunt tego średniowiecznego manicheizmu, no i skutecznie pozwoliły na oderwanie Eucharystii od materii i przeniesienie no, jej na płaszczyznę czysto duchową, stąd też może właśnie symboliczną. I tutaj można powiedzieć, że te idee Berengariusza, one zyskały drugie życie. No i to był początek, ale odpowiedź nie przyszła natychmiast, można powiedzieć, no bo mamy historię uroczystości Bożego Ciała i objawienie, którego doświadczyła błogosławiona Julianna z Cornillą. Ono potem się rozprzestrzeniło na cały świat i ona właśnie w swoim widzeniu dostrzega no, Eucharystię, która ma moc, ma siłę, która rozbłyska. No i papież Urban IV w roku 1246 pod wpływem właśnie objawień błogosławionej Julianny z Cornillą, no, wprowadza uroczystość Bożego Ciała. Czyli najpierw mamy herezjarchę, potem mamy różne warianty jego nieufności, jego krytycznego spojrzenia na tajemnicę Eucharystii i realną obecność Pana Jezusa. No i można powiedzieć, że także, że też taka odpowiedź duchowa na to, co się dzieje, no polega na tym, że objawienie prywatne błogosławionej Julianny no staje się jakimś impulsem dla przemyślenia obecności Pana Jezusa. No i zobaczmy, że to jest druga połowa XIII wieku, decyzja papieża Urbana IV, a w XV wieku, chociażby w Polsce już jest zwyczaj procesji z Najświętszym Sakramentem, taki zwyczaj zostaje wprowadzony. No dodajmy jeszcze jeden element, jak się zdaje również istotny, to jest czas, kiedy świeccy katolicy bardzo rzadko przystępują do Komunii Świętej. Zostaje wprowadzone podniesienie, żeby mogli przynajmniej zobaczyć Najświętszy Sakrament. No i potem pojawia się także ta adoracja, która jest trochę takim zastępstwem regularnego przystępowania do Eucharystii, które przecież wraca w Kościele łacińskim dopiero pod koniec XIX wieku. To w dużej mierze Pius X, wcześniej Leon XIII, zresztą nie bez wpływu polskich zmartwychwstańców, wracają do częstej Komunii Świętej. Oczywiście to nie jest tylko średniowiecze, to jest w jeszcze większym stopniu jansenizm, ale można powiedzieć, że trochę ta adoracja zastępuje regularne przystępowanie w pewnym momencie historii Kościoła. Jeszcze dodajmy, że ten czas XII czy XIII wieku to też no, dynamiczny rozwój w Kościele katolickim takiej pobożności eucharystycznej. Narodziny chociażby zgromadzeń czy zakonów, które są zorientowane na adorację Najświętszego Sakramentu, bo przecież powstają zakony kontemplacyjne, które są skupione na adoracji Najświętszego Sakramentu, by wymienić tylko męskich norbertanów, którego założyciela w tym tygodniu wspominaliśmy. No więc to jest też no, taki ruch w kierunku skupienia się na Eucharystii. No i w ogóle to też jest ciekawe, że przecież wcześniej Najświętszy Sakrament przechowywany czy też adorowany, no takiej rzeczywistości w początkach chrześcijaństwa nie było, nie spotykaliśmy to w związku z nieortodoksyjnymi poglądami czy z pytaniami dotyczącymi tej obecności stałej, no też rodzi się ta pobożność eucharystyczna. Dzisiaj trudno nam sobie wyobrazić, żeby w Kościele katolickim nie było Najświętszego Sakramentu, czy żeby nie było adoracji, ale przecież wiemy, że początek no, nie był taki.
Jeszcze dodajmy jeden element, ksiądz profesor zaczął o tym troszeczkę mówić, bo wracają te pytania dotyczące realnej obecności lub rodzaju realnej obecności wraz z reformacją, która stawia je bardzo mocno i ponownie zaczyna Luter, który mówi o konsubstancjacji. Sam Luter mówi jeszcze o realnej obecności, chociaż w różnych momentach różnie, ale ewidentnie realnej, natomiast Calvin mówi już o obecności duchowej wyłącznie, a Zwingli mówi o obecności w zasadzie tylko symbolicznej, mówi o symbolu. Kościoły protestanckie oczywiście różne wersje przyjmują, ale w procesie konfesjonalizacji, czyli takiego oddalania się od siebie tych wyznań, właśnie doktryna eucharystyczna staje się jednym ze znaków rozpoznawczych katolicyzmu, a wielkie procesje Bożego Ciała, które oczywiście zaczęły się wcześniej, stają się takim znakiem pobożności katolickich miejscowości, katolickich miast, czyli tych miast, które wybrały czasami rady miejskie, czasami władcy, pamiętajmy, że to jest proces bardzo skomplikowany, wybierały katolicyzm. Bardzo cenna jest uwaga, którą pan redaktor przytoczył, dotycząca rozróżnienia i stosunku poszczególnych wyznań reformacyjnych do Eucharystii, do Najświętszego Sakramentu, czy w ogóle do sprawowania Eucharystii, prawda? Bo zwykle tak chyba wszystkie my katolicy klasyfikujemy niemalże jednoznacznie i wspólny mianownik tutaj dajemy, a przecież między poszczególnymi wielkimi reformatorami też były zdecydowane różnice, nie tylko w nauce dotyczącej Eucharystii, chociaż to dzisiaj ta kwestia nas najbardziej interesuje. No może warto przytoczyć jedno zdanie, czy jedną postawę samego Marcina Lutra, który będąc razem przy stole z innymi, chociażby z Ulrichem Zwinglim, no powiedział wyraźnie, nawet napisał credo na czarnym blacie stołu, hoc est enim corpus meum, wstawszy od dysputy, nawet nie pożegnał się, nie podał Zwingliemu ręki, tylko powiedział, wy macie innego ducha, więc w obrębie nurtów reformacyjnych ta różnica jest tak duża, że czasami możemy odnieść wrażenie, jeśli ktoś by z nas uczestniczył w liturgii luterańskiej, że jest niezwykle zbliżona do katolickiej mszy świętej, ale kiedy byśmy już właśnie poszli do wspólnoty jakiejś reformowanej w duchu kalwińskim, czy właśnie w duchu Zwinglego, to by okazało się, że no, ta różnica jest no, zdecydowana, dlatego i Zwinglego, i jego zwolenników, także w Niemczech Luther nazywał marzycielami, no, potem, kiedy pisał krótkie wyznanie wiary o świętym sakramencie przeciw marzycielom, no to odniósł się właśnie do relacji z Zwinglim i pokazał, że no tutaj zgody nie ma. To też jest ciekawe, że w obrębie nurtów reformacyjnych następuje rozłam ze względu na wiarę Jezusa, obecnego, wiarę w Jezusa i obecnego Jezusa w Eucharystii. Chociaż kiedy szerzej, dzisiaj się nad tym zastanawiałem, myśląc o naszym spotkaniu tutaj, o rozmowie, no, że jednak sam Marcin Luther wybiera to pojęcie nie transubstancjacji, tylko konsubstancjacji. No ale kiedy szerzej też patrzymy na jego myśl, no to dostrzegamy te dwa filary, czyli filar chrztu i przepowiadania Ewangelii, no i drugi filar, czyli Wieczerzy Pańskiej, która dla niego jest no, czymś kluczowym, a w początkowym okresie życia także ten wymiar pokutny, spowiedź, w tym taki właśnie też rytm bardzo wyraźny w jego postawie. Potem to oczywiście... On sam się spowiada do końca życia, dodajmy. To tak. Jest też bardzo ciekawe. Potem te wyznania też luterańskie, one się różnicują bardzo mocno, ale tutaj można powiedzieć, że poza nurtami wschodnimi, to także tutaj nurt reformacji, ten właśnie luterański, on jest bardzo blisko nas. No i debata, która w obrębie ekumenizmu no, odbywa się, no zawsze jest tym pytaniem, czy wtedy będziemy jedno, kiedy
będzie interkomunia, czy przez interkomunię będziemy stawali się jedno. No z naszej katolickiej perspektywy oczywiście wtedy, kiedy będzie interkomunia, ale wiele wyznań luterańskich mówi, że no wtedy, kiedy już będziemy sprawowali Eucharystię, to się będzie ta interkomunia, ta jedność dokonywała. No uczciwie trzeba też powiedzieć, że jest jedna zasadnicza różnica w pojmowaniu luterskim Eucharystii i katolickim. To jest jednak ten fakt, że generalnie kościoły luterańskie z nielicznymi wyjątkami, ale nie przechowują Najświętszego Sakramentu. To znaczy realna obecność występuje w trakcie sprawowania liturgii. Po niej na powrót, można powiedzieć, postacie eucharystyczne stają się z powrotem chlebem i winem, co jest pewną dość istotną różnicą z perspektywy katolickiej przynajmniej i z perspektywy patrzenia się na to, co czasem można zrobić potem z tymi postaciami eucharystycznymi, już nie eucharystycznymi według oczywiście ewangelików. No i ta różnica, która dotyczy samej teologii, byśmy powiedzieli, to tego wymiaru ofiarniczego tutaj nie ma. On dokonuje się na krzyżu, w tajemnicy krzyża u luteran, a no, Eucharystia jest wieczerzą, która odnawia wspólnotę i buduje jedność, ale no, świadomie Marcin Luther ten wymiar ofiarniczy no, wyrugował, można powiedzieć, z tej doktryny dotyczącej Wieczerzy Pańskiej. Część z bardziej tradycyjnie nastawionych katolików, także teologów, zarzuca również Kościołowi katolickiemu, że po Soborze Watykańskim II trochę ten element ofiarniczy odsunął, kładąc większy nacisk na przeżywanie i na rozumienie Eucharystii właśnie na wymiar z jednej strony wspólnoty, wieczerzy, a z drugiej strony przypomnienia, budowania wspólnoty, więc można powiedzieć, że to przesunięcie, oczywiście nie tak radykalne, bo wymiar ofiarniczy nadal w teologii katolickiej pozostaje Eucharystii, ale pewne przesunięcie w takim kierunku bardziej poszerzającym to znaczenie, czy wracającym do bardziej pierwotnego odczytywania także ojców Kościoła, widzimy także w Kościele katolickim. Zgoda. Tutaj bym jeszcze powiedział, że po Soborze Watykańskim II ta perspektywa dotycząca w ogóle teologii Eucharystii, ona się zdecydowanie poszerzyła, dlatego że no, teolodzy przede wszystkim zobaczyli, że poza no, niezwykle istotnym wymiarem ofiarniczym, no jest też wymiar nawiązujący do Starego Testamentu i nawiązujący do tej tradycji paschalnej, czy tradycji właśnie tego przejścia. No i szukamy tych żydowskich korzeni też Eucharystii, potem po Soborze te badania także tutaj w tę stronę poszły, chociaż nie możemy w żaden sposób zaprzeczyć, że ten wymiar ofiarniczy, on też jest związany ze Starym Testamentem, no bo kiedy sięgamy do pism wczesnochrześcijańskich, chociażby to na Sardes, no to widzimy tutaj tę głębię w jego hymnach, których pokazuje, że przecież to Pan Jezus był już w Izaaku, prawda, ofiarowany, więc składany i widzimy, że to tutaj też ten wymiar obecny jest w Starym Testamencie, ale wydaje się, że w związku z tym poszerzeniem perspektywy, z intensywnymi badaniami biblijnymi, różnych kwestii, także samej eklezjologii, bo to też jest, panie redaktorze, to pytanie, jeśli zajmujemy się Eucharystią i przyglądamy jej się, tak w takim kontekście teologicznym, no to też pytamy, jaki obraz Kościoła ukazuje nam Eucharystia, bo Eucharystia też ukazuje obraz Kościoła bardzo konkretnie, prawda? Więc wydaje się, że te rozważania soborowe i posoborowe też zmierzały do tego, żeby pokazać ten wymiar eklezjalny Eucharystii, prawda? Nie tylko zorientowany na kapłana sprawującego liturgię, która jest ofiarą i złączenia się, prawda, z ofiarą krzyżową Pana Jezusa, co jest ze wszechmiar słuszne, ale także ukazaniem, że przecież my wszyscy, kiedy gromadzimy się wokół ołtarza, no to spotykamy się także na uczcie, ale to spotkanie eucharystyczne jest dla nas wszystkich też obrazem Kościoła, i Eucharystia, dlatego potem można powiedzieć, że zwieńczeniem tych soborowych dywagacji będzie encyklika Jana Pawła II, Ecclesia de Eucharistia, gdzie jest wyraźnie powiedziane, że to Eucharystia buduje Kościół i Kościół staje się taki eucharystyczny, wtedy kiedy sprawuje ten sakrament.
To jest zresztą też encyklika, która bardzo mocno przypomina i wraca do tych tematów, o których tutaj ksiądz profesor mówił, czyli do pytania właśnie o interkomunię. Mówiąc inaczej, czy interkomunia, wspólnota eucharystyczna, może użyjmy tego terminu, jest celem, który osiągniemy wtedy, kiedy będziemy zjednoczeni w fundamentach wiary, czy też jest środkiem do budowania tej jedności. Ksiądz profesor troszeczkę o tym mówił, ale równocześnie jest tam też, aż może nawet nie tyle w niej, co potem wyciąganych z nich jest wiele wniosków prawnych, które na przykład pozwalały też trochę wcześniej, ale przystępować katolikom do Eucharystii, jeśli nie mają innych możliwości, w tych wspólnotach, które realnie uznają obecność eucharystyczną Chrystusa, czyli na przykład u prawosławnych. Ja tutaj zostawiam na boku, czy prawosławni będą udzielili Komunii Świętej. Pewnie w niektórych wspólnotach tak, w innych nie, ale jeśli nie mamy możliwości uczestniczyć w kościele katolickim, możemy przyjąć Eucharystię z rąk kapłana prawosławnego, no właśnie w takiej świadomości, że pełnej jedności jeszcze nie ma, więc nie możemy spróbować razem Eucharystii. Na przykład papież z patriarchą Konstantynopola, ale jednak no, uznajemy, że te kościoły także budowane są wokół Eucharystii. Zgoda, no można powiedzieć jeszcze mocniej, bo kiedy zajmujemy się w ogóle eklezjologią prawosławną, no to ona jest niezwykle zorientowana na Eucharystię i w dobie Soboru i po Soborze to my od tego spojrzenia, od prawosławnych uczyliśmy się i uczymy, i Olivier Clément najmocniej to podkreślił wtedy, kiedy pytał też o prymat, o miejsce prymatu. I dlatego też no, biskup staje się pierwszym sługą Eucharystii. I ta Eucharystia no, gromadzi te lokalne kościoły i tutaj można powiedzieć, że to jest też ta myśl, która jest zaczerpnięta od świętego Ignacego Antiochińskiego z jego listów, które kierował do gmin, kiedy no, podróżował na męczeństwo do Rzymu, to wskazywał też bardzo wyraźnie na znaczenie Eucharystii, która jest sprawowana we wspólnotach i tym terminem się właśnie Eucharystia dziękczynienie wtedy posługiwał, ale zwracał uwagę zarówno na ten wymiar słuchania słowa, które pojawia się w Eucharystii, jak i dzielenia się chlebem, łamania się chlebem i zanoszenia tego chleba też wszystkim tym, którzy są poza wspólnotą z jakichś powodów choroby i dzielenia się w ten sposób też tymi darami, które zostały złożone przy okazji Eucharystii. Ale tu jeszcze bym zwrócił uwagę na jedną rzecz w związku z tym tematem takim okołosoborowym, bo dzisiaj, kiedy w ogóle zajmujemy się też pytaniem o genezę Kościoła, no to w tej genezie Kościoła to te wydarzenia paschalno-pasyjne, one najmocniej wybrzmiewają i one też nam pokazują, że to, co dzieje się w momencie ustanowienia Eucharystii, to, co mówi Jezus i to, co robi Jezus. Tutaj też będzie chociażby gest umywania nóg i Ewangelia Jana, w której nie ma słów ustanowienia. I potem za chwilkę to, co dzieje się na Golgocie i potem w poranek, w noc, prawda, zmartwychwstania i potem w dzień, kiedy Jezus pojawia się, to są te elementy, które ze sobą się łączą. I tutaj będzie zarówno to oddanie siebie za braci, wydanie siebie za wszystkich, tutaj będzie ofiara, bo mamy Golgotę, i tutaj będzie zgromadzenie na nowo, to zjednoczenie, które dokonuje się wokół Jezusa, już zmartwychwstałego. No i tutaj zobaczmy, jeszcze będzie jeden niezwykle istotny element, że następuje też przekazanie, prawda? Przekazanie, to polecenie, to czyńcie na moją pamiątkę w gronie 12, żeby to było przez nich potem powtarzane. Więc te wszystkie elementy, one łączą się ze sobą. I dlatego też, no chociaż mówimy o Triduum Paschalnym, gdzie tylko na początku i na końcu Triduum pojawia się błogosławieństwo. To jest jakby jedna akcja liturgiczna, ale ta jedna akcja liturgiczna też oddaje to, co dzieje się, to, co działo się wtedy, prawda, z Panem Jezusem i z Jego najbliższymi uczniami. I dlatego też te wszystkie wymiary i uczty, i spotkania, i zgromadzenia się wokół Jezusa, i krzyża, i potem odnowienia ich wiary po zmartwychwstaniu, one się ze sobą łączą. I one też przecież są wyraźnie widoczne w każdej sprawowanej przez nas Eucharystii. A na koniec wróćmy jeszcze do jednej postaci i do jednej koncepcji, która ma ogromny wpływ właśnie na kult postaci eucharystycznych, nie tylko na samą Eucharystię, ale także na to, że je przechowujemy
i Najświętszemu Sakramentowi oddajemy szczególną cześć w Kościele katolickim. To jest oczywiście święty Tomasz z Akwinu, który, można powiedzieć, dopracował do końca koncepcję przeistoczenia transubstancjacji i nadał jej taki kształt, który, no, jak się zdaje, nic lepszego do tej pory nie wypracowaliśmy. Nawet jeśli mamy poczucie, że ta koncepcja, przypomnę w największym skrócie, że ona zakłada, że substancja, istota się zmienia, chleba i wina, to jest, staje się istotą Chrystusa, ciała i krwi, ale przypadłości, cechy fizykalne pozostają cechami chleba i wina, to nawet jeśli mamy poczucie, że no, możemy mieć jakieś wątpliwości fizykalne co do tego, to nie ma nic lepszego jak do tej pory. To znaczy nie udało się wypracować żadnej głębszej doktryny Eucharystii i ona pozostaje z nami bardzo mocno obecna, nawet jeśli niektórzy z teologów zwracają uwagę na to, że, no, że można wobec niej stawiać pytania, czy można próbować szukać głębiej, no nie zaprzeczając oczywiście realnej obecności, bo to by było wyjście poza granice Kościoła katolickiego. Czyli zwykle właśnie wracamy do Tomasza i niektórzy komentując samo przeistoczenie czy teologię tego, co to ma oznaczać, no mówią, że rzeczywiście, że to jest jakoś oparte o średniowieczną filozofię. Ja czytając chociażby Sakramenty Kościoła swojego włoskiego teologa, dogmatyka Benedetto Testy, on mówi, że mimo wszystko, kiedy pojawił się ten termin, ta przemiana istoty, to nie tyle miano na myśli od razu tę terminologię, powiedzmy, scholastyczną czy tomaszową, ale raczej chodziło właśnie o tę głębię biblijną, żeby to oddać. Ale potem, tak jak pan redaktor powiedział, rzeczywiście tutaj wykład świętego Tomasza jest niezwykle istotny, no bo cóż, najważniejsze jest w tym, co dzieje się, no, w przeistoczeniu jest przemiana istoty, tak? Tak byśmy to powiedzieli, czyli Kościół przyjął, tu trzeba to podkreślić, że w Eucharystii dokonuje się rzeczywista przemiana chleba i wina w ciało i krew Jezusa Chrystusa, ale no, zauważamy, że ani wygląd, prawda, ani skład chemiczny chleba i wina nie ulegają zmianie. No i ten, powiedzielibyśmy, szczególny typ przemiany, tak właśnie nazywamy przeistoczeniem, czyli przemianą istoty. Zwykle to odwrotnie możemy to postrzegać, kiedy chociażby na nas spojrzymy, na nasze życie, prawda, to nasza istota nie zmienia się, chociaż my się zewnętrznie zmieniamy. Nawet czasami, prawda, jak się spojrzy na nasze zdjęcia, to pomyślimy sobie, no przecież zupełnie inaczej wyglądaliśmy, czy to my jesteśmy my. Mówimy tak, bo istota nasza jest taka sama. Ale w przypadku przeistoczenia, jeśli mówimy o Eucharystii, jest odwrotnie właśnie. No i tutaj chyba trzeba tę postawę zastosować Tomasza, to znaczy na ile jesteśmy w stanie, rozumiem, to objąć, a na ile jesteśmy w stanie po prostu przed tą tajemnicą uklęknąć i przyjąć tę tajemnicę i wyznać ją i mieć świadomość, że w Eucharystii następuje właśnie taka przemiana chleba i wina, w której ich istoty zostają zastąpione istotą ciała i krwi Jezusa Chrystusa, czyli to, co zewnętrzne, pozostaje niezmienne, drugorzędne cechy, kształt, barwa, smak, ale przecież już nie mówimy, że to jest chleb, nie mówimy, że to jest wino, ale mówimy, że to jest ciało i krew Pana Jezusa, bo to się dokonało w mocy Ducha Świętego. Dodajmy jeszcze wschodnią interpretację, która mówi jeszcze trochę inaczej. Mówi oczywiście o realnej obecności bez dwóch zdań i tutaj nie ma żadnej wątpliwości, ale mówi też to, że tego nie widzimy, to, że tego nie doświadczamy zmysłami, wynika z tego, że nasze oczy, nasze zmysły jeszcze nie są przebóstwione. To znaczy przebóstwienie nas, uświęcenie, oznaczałoby, że otworzą nam się również oczy na realną obecność Chrystusa w Eucharystii. To jest oczywiście zupełnie inne myślenie, ono jest oparte o inne schematy, także o inną trochę filozofię. Bo i antropologię, prawda? I antropologię, tak. To jest z innej strony zupełnie spojrzenie na rzeczywistość, no, ale ono również jest bardzo ciekawą próbą wyjaśnienia tego, dlaczego chociaż Chrystus powiedział, to jest ciało moje, to jest moja krew, co było też wtedy zgorszeniem, szczególnie jeśli chodzi o krew. Szczególnie dla Żydów.
no to jednak przyjmujemy tą prawdę, a równocześnie widzimy, że tak fizykalnie to nie jest takie proste. Zgoda. I tutaj bym jeszcze jedną rzecz dopowiedział, panie redaktorze, że w tych różnych spojrzeniach też ujawnia się bogactwo i różnorodność. I dobrze, że wspomnieliśmy i luteran, dobrze, że wspomnieliśmy prawosławnych, bo ja mam takie przeświadczenie, że to też jest, to też są nasze warianty tej tajemnicy, w której uczestniczymy, na ile nasze wyznania nam to dyktują, ale może dopiero wtedy, kiedy wszyscy spotkamy się i Pana Jezusa twarzą w twarz zobaczymy, to w pełni dopiero wtedy doświadczymy, czym ta rzeczywistość jest. No wtedy z pewnością będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Ksiądz profesor Przemysław Artemiuk, teolog fundamentalny z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. I na koniec polecam znakomitą książkę. Orhan Pamuk opowiada historię w nocach zarazy tak, że nie tylko widzi się strzeliste minarety i kupuły cerkiewek w pomarańczowej poświacie, ale nawet czuje się zapach różanej wody i ciasteczek z wyspy i z kraju, którego poza wyobraźnią pisarza nie było i nie ma. Te obrazy zostają w głowie na długo. Historie zarazy, walki o przetrwanie, śledztwa, wielkiej miłości i przypadku, który stał się narracją historyczną, niekoniecznie zgodną z tym, co działo się naprawdę, opowiada Pamuk niespiesznie, ale tak, że trudno się od niej oderwać. Bohaterowie, choć w wielu miejscach wcale nie są sympatyczni, też budzą ogromne, dobre emocje i naprawdę trudno się z nimi rozstawać. A po lekturze tej książki zostają refleksje o tym, jak kształtują się narracje historyczne, jak powstają narody i jak są niszczone i wreszcie jak rewolucje zawsze prowadzą w tym samym kierunku, to znaczy najpierw ku prześladowaniom, a potem do powrotu zdecydowanie gorszego niż wcześniejszy status quo. Warto czytać Pamuka, warto się nim zachwycać. I to by było na tyle. Czas się pożegnać. Do usłyszenia już za tydzień, mówi Wam Tomasz Terlikowski. Podcast Tak Myślę jest dostępny na portalu Deon i w serwisie Spotify. Zapraszam.